wspólnie uznaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie rezygnacja pana Krzysztofa Sikorskiego z funkcji zastępcy prezydenta. W piątek, w zeszłym tygodniu, odbył się zarząd powiatowy Platformy Obywatelskiej, gdzie Krzysztof Sikorski poinformował o tym, że dziś złoży rezygnację właśnie z tych powodów, o których wspomniałem. To znaczy odsunięcia od pracy nad ważniejszymi dokumentami dla miasta Słupska, przede wszystkim wieloletnią prognozą finansową. I to też dziś się stało, dziś rano Krzysztof Sikorski złożył rezygnację. Chciałbym od razu rozwiać wszelkie wątpliwości, które się pojawiły. Platforma Obywatelska nie przedstawi żadnego innego kandydata na zastępcę prezydenta. Ten rozdział naszego współuczestnictwa we władzy wykonawczej w Słupska z panem prezydentem Kobylińskim uważam za zakończony. Czy to oznacza poparcie referendum? To nie oznacza zmiany stanowiska w sprawie referendum. Ja przypomnę, że my zostawiliśmy naszym członkom wolny wybór, a sympatykom też nic nie sugerowaliśmy. To nie jest też taka sprawa, moim zdaniem, kiedy była inicjatywa obywatelska, mieszkańców Słupska, którzy sami zbierali podpisy bez poparcia partii politycznych, że partia polityczna musiała w każdy obszar życia publicznego wchodzić i decydować, co ludzie mają robić. Mam nadzieję, że te czasy minęły. Każdy z nas podejmie sam swobodnie wybór. Ja na referendum pójdę. Czy warto było ten eksperyment zaczynać ze współpracą z prezydentem? Moim zdaniem warto. Krzysztof Sikorski za sprawy, które odpowiadał, z należytą starannością wykonywał swoje obowiązki. Wiele takich, powiedziałbym, może mało efektownych, ale bardzo widocznych spraw w kontekście chociażby finansów miejskich, oszczędności zostało przeprowadzonych. My pogodziliśmy się 2 lata temu z wynikiem wyborów, uznaliśmy wynik wyborów i uznaliśmy, że w tej sytuacji nie ma co się na tę rzeczywistość obrażać. Podjęliśmy współpracę z panem prezydentem Kobylińskim. Z perspektywy tych 2 lat oceniam, że to była decyzja w tamtym czasie słuszna. Oczywiście z perspektywy czasu wygląda to już zupełnie inaczej. Dziś kończymy to rezygnacją pana Krzysztofa Sikorskiego.